Dzień dobry, witam, witamy was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Dojechaliśmy do Polski. Mati tutaj też jest. Baziu jest, wszyscy są. Nie wiem, czy widzieliście nasz vlog z podróży. Właśnie skończyłam go nagrywać. I dzisiaj jest pierwszy dzień, jak jesteśmy w Polsce. Byliśmy już na pierwszym spacerze, czekajcie, otworzę psu. Oh, matko, także ja sobie ubieram kopucha. Cicho, Baziu. Ciocia przyjechała. Baziek tak pokochał mojego szwagra. On tak nie lubi psów, a Baziek się w niego rzucił. Ze szczęścia po prostu. Także co? Witam was bardzo serdecznie w Polsce. Będę wam oczywiście... muszę sobie zamknąć drzwi. Myślę, że będziemy wam relacjonować nasze odczucia co do Polski w ogóle. Kto wie, może tak się stanie, że zostaniemy, może nie zostaniemy, ale że wrócimy do Polski, tak nam się tu spodoba, albo po prostu znienawidzimy ją. Także zobaczymy. Myślę, że to może być nawet taki wakacjo vlogmas. Może nie vlogmas, ale myślę, że będzie dość dużo vlogów z Polski, dlatego że mi tutaj łatwiej też będzie vlogi nagrywać. Oczywiście nie będzie tylko vlogów z Polski, bo będą również... Do złej dziurki sobie wsadziłam. Będą również filmy stacjonarne, myślę. Też będę się spotykać z różnymi ludźmi, ale myślę, że... Będzie tu już dużo vlogów. Myślę, że te vlogi też będą krótsze. Ostatnie vlogi były długie. Myślę, że teraz vlogi będą krótsze. Ale też będzie się może więcej działo. Będę pewnie jeździć, chodzić. Będziemy wam pokazywać, co jemy. I takie sprawy. Oczywiście przygotowania do ślubu. Także dzisiaj zabieramy was. Dopiero w sumie przyjechaliśmy wczoraj. Dzisiaj zabieramy was. Będziemy wybierać obrączki. I dzisiaj będziemy finalizować sobie... chyba listę gości. Również musimy jechać do zoologicznego, kupić Bazylowi karmę, kupić mu miseczkę, jakieś łóżeczko, dlatego że nie braliśmy takich rzeczy, bo już nie mieliśmy miejsca i stwierdziliśmy, że po prostu nie ma sensu brać tego do podróży, tylko mu tutaj kupimy. Także Baziek, powiem wam, jest w siódmej niebie, jest rozpieszczany, już robi maślane oczka do wszystkich, już dostał kiełbaski. No, także taka sytuacja. Plan jest taki, że na razie siedzimy tu. Mati będzie musiał jechać do siebie, do domu, rozstawić sobie tam komputer, bo stamtąd będzie też stacjonował i będzie pracował, ale będziemy się też spotykać. Ja będę do niego jeździć, on będzie jeździł do mnie. Jak na razie plan jest taki, że... A to zobaczycie, jaki będzie plan, bo tak naprawdę dopiero nad planem pracujemy. Ale tak, dzisiaj misja obrączki, łażenie po Tarnowie. I zobaczymy, co w ogóle ten wyjazd przyniesie. Jak na razie pogoda jest super, jesteśmy oczarowani, fajnie się spało, jest ciepło, ale nie ma upałów, także jak na razie jest idealnie. Ja mam kulczyki z Zary, mój zegarek Sekonda, mam sobie taką bluzkę tank top brązową, białe spodnie szerokie, a jeżeli chodzi o torebkę, to zabieram ze sobą Basic B Krokoszaj na szerokim pasku. Idzie nam jeszcze paczka z Polski z rzeczami. Później wam, albo w inny dzień, wam pokażę jeszcze, jakie rzeczy wzięłam do szafy. Także teraz uciekam, napijemy się kawy, posiedzimy sobie jeszcze i idziemy na miasto wybierać obrączki. Wow. Dzień dobry. Dzień dobry z kuchni. Jaki piękny widok na te piękne pomidory. Także dzisiaj sobie będziemy szamać pomidora malinowego. Ale jak pachnął. Słuchajcie, to jakie to są dobre rzeczy. To szok. Także dzisiaj na śniadaniemy pomidory, twaróg. OMG, ten pomidor jest taki dobry. Very nice. Uwaga. Co ty ze mną zrobiłaś? Co? Jem musztardę. Ja, ale zajebista, nie? No. Najlepsza musztarda na świecie. To jest krem z gorczycy z miodem, więc jak nie lubicie musztardy, bo jest na przykład za mocna, to jest pyszna. I to jest firmy Koniec. I to jest jedyna musztarda, odkąd ja żyję, która jest w domu. Jest pyszna. Krem z gorczycy z miodem. Musztarda. Pychotka. A to kanapka idealna. Twaróg, pomidor z ogródka i życie. Smacznego. Dobranoc. Takiego pomidora nie kupisz w sklepie. Nie kupisz. Siemka, skwar. No. Jestem skwarek. Jesteśmy pod świtem w Tarnowie i idziemy ogarnąć... idziemy spróbować mi ogarnąć jakąś kartę polską telefoniczną. Mati mówi, że może mieć jakąś internetową kartę, że nie fizyczną, tylko jakąś taką właśnie... Elektroniczną. Także zobaczymy.
bo tu jest Play. Play. Mhm. Maseczki, no. Ale byliśmy w Playu, była duża kolejka, bo będziemy wracać, to zajdziemy, ale Maciej sobie kupił oksy, rajbany. I co ciekawe, powiem wam, że tutaj one wychodzą taniej niż u nas. Jakie by tanie, no. Dlatego, że Maciej zapłacił 116 funtów na przeliczenie, a w Anglii co najmniej 170, mm. 230, także... Bardzo są drogie rajbany. Tutaj, tam, no. Ale to też zależy, może na bezsłowę... A też jest bardzo fajny przelicznik, bo 5,30. Okulary bardzo fajne, klasyczne. I to jest też wszystko związane z analizą kolorystyczną, bo czarne, a mi miałem złote i mi nie pasują. Tak, tak. A teraz złotnik. Tak, w ogóle zapomniałem. A jeszcze fryzjer, bo wyglądasz jak Einstein. No. Jest i tramwaj. Kawiarna tramwaj. Ale w środku nie utrzymają klimę. O, są tutaj te, też stoliczki. Zawsze obok niej przechodzimy i nigdy w niej nie zabrałaś. To dzisiaj cię zabiorę na tramwaj. A dlaczego tu jest tramwaj? Bo kiedyś tu była pierwsza linia tramwaju w Tarnowie, ale nie ma dzisiaj tramwaju. Nie wiem, sobie nie pamiętam. Keps. A my idziemy na Wałową tutaj, a później jak wybierzemy obrączki, to pójdziemy na ryneczek zobaczyć, co tam w trawie piszczy. Teraz jest taka kwestia, czy my chcemy zaokrąglone, czy ścięte, czy sobie pomierzymy różne. Chyba ścięte. Porobię ścięte? Zaokrąglone się będą wyrabiać. Właśnie na odwrót, moim rodzicom się wyrobiła ścięte. A ile sobie rodzice mają obrączkę? 40 lat. No właśnie. To dziwne, żeby się nie wyrobiło. Mam sobie zaczęła kolczyki, kółeczka jakieś. Bym sobie kupiła. Louis Vuitton? Excuse me? Nie, to podróba. Lwy? Lwi. No to Lwów Wilno. To są magnetyczne. Aha, czyli te są półokrągłe, tak, a te to są ścięte. Fazowane, ja tak. Też mam takie większe te ręce, więc myślę, na początku myślałam, że chciałabym bardzo cieniutko, ale was zmienię zdanie chyba, przez to, że nie, mam te większe sobie ręce. Szerszą, pewno. Szersze. Błyszczące czy matowe? Ja bym chciała błyszczącą, bo ona i tak się zetrze, prawda? Troszkę tak. Z biegiem czasu. No to dobra, to pomieszmy sobie. Zobacz sobie z bliska, jaka ci się podoba. A mnie się ta podoba. Przymierzymy wszystko. Ja mam taką wielką łapę. O. Chociaż to jest taka zaokrąglona. Zawołaj kogoś tam, szefa. No co, wszystkie są ładne. No jak nie? Całe życie będę na nie upatrzeć. Zmierz no właśnie. Sobie właśnie. Chociaż ta też mi się podoba zwykła. Jakie są najpopularniejsze? Znaczy ta jest płaska całkiem. Płaska. Ta jest płaska. A czym się różni ta od tej? Tak na... Szerokości tu są różne. Przecież nie wiem, czy jest wygodne to, że jest taka przez to wypukłata, jakby czuję to. No powiem ci, że ją też czuję. Mhm, to zobaczmy płaska. No bo ona jest taka szersza, grubsza. To tam ewentualnie ta jest płaska całkiem, a tu jest płaska fazowana, czyli ścina na boczki ma. Aha. O, nie wlezie mi. Wlezie. No fajna. Ewka tutaj, proszę pana. Fajna taka płaska. Podoba mi się. Oho, trzeba będzie mydło. Bo nie chcemy żadnych zdobień, prawda? Nie. A chcesz grawerować coś? Grawer w środku jest w cenie, możemy grawerować datę ślubu, imiona albo coś miłego. O tak, jej datę ślubu. Tak? Ja nie zapomnij pani. Tak. Tak. Może jeszcze jakieś chcesz daty dodatkowe, żeby mieć pod rękę. To mi się te dwie oby podobają. Jeszcze Maciej sobie zmierzy. Jedna jest ścięta troszkę. A druga jest całkiem. Możemy zrobić w różnej szerokości, jak państwo chcą. Ta szerokość jest taka... Oj, to mi nie wejdzie. Ładniejsza chyba jest ta ścięta, co? No, tak powiedzmy, że nie będę chyba dalej... A możemy sobie nałożyć... Fajna jest ta, podoba mi się. No możemy sobie obie na jedną rękę. Mi się podoba to, że one są takie płaskie i nie zawadzają. Tak, i one całkiem na palcu tak. Się będzie nosiło. Ta płaska fazowana, czyli ścina na boczki, bardzo fajnie się układa do palca. Tak, wygodna jest bardzo. I tak, bo ta okrągła na przykład jak przymierzałem, to było... Nie, tak, nie to. Za grubo, coś tak, tak, tak. Prawda? Ta mi się podoba. Ta chyba jest spoko szerokość, czy chciałbyś szerszą? Nie, taka będzie dobra. To jest taka klasyczna, prawda? Szerokość. Bo cieńszych nie ma co. Ładna. Okej. Okay. Jeszcze zrobię tak od góry. I jeszcze sobie wezmę, Wybraliśmy obrączki, jak widzieliście, poszliśmy w klasykę lub odzież włoska, nie, sorry. Także wybrane są
obrączki. Wybraliśmy właśnie ten model płaski, ale troszeczkę ścięte boki, także prosto nie chcieliśmy żadnych diamencików, nic. Kiedyś myślałam, że chcę cyrkonie, ale jednak nie. Także jedna rzecz z głowy. A jeżeli chodzi o nas teraz, idziemy sobie na ryneczek na piwerko sobie skorzystać, bo nie piliśmy piwerka na ryneczku już od 10 lat. Jest i ratusz. Tak to się... Tak, ratusz. O, Big Ben! Ale ostatnio jak byliśmy tu, to było bardzo rozkopane i są przepiękne te kamieniczki tutaj naokoło. Ja, będzie browar. Ja nie jestem browarowa, ale jak się siedzi na ryneczku, to grzechem nie byłoby napić się piwerka. Jest i piwerko z mango, ja mam z malinowym sokiem, a Mati ma zwykły. Także zdróweczko. Aż sobie łyknę. Nic tak nie smakuje jak piwerko na ryneczku. Ja mówię do mojej siostry, że szukamy zoologicznego i powiedziałam, że jest koło słonia. A Mati się pyta, co to jest słoń. Słoń to jest taki punkt, punkt na mapie Tarnowa, że jak ktoś się z kimś umawia, to zawsze pod słoniem i jest w centrum. Więc jak się z kimś umawiacie pod słoniem, to zawsze jest tutaj. To jest właśnie duży budynek Kraku z osoby z Tarnowa. Pozdrawiam. A my idziemy tutaj do barbera. Dlatego, że zadzwoniłam i podobno gdzieś tu jest jakiś męski fryzjer i nas wcisnął na 14, żeby Mati się uporządził, bo już mu tak odrosły włosy, strasznie za długie tu ma. Trzeba słonia pokazać. Co, trzeba mu pokazać słonia? No. A myśmy byli również w Hebe. Będziemy musieli zajść do Rossmana jeszcze, ale byliśmy w Hebe i w Hebe kupiłam sobie szczotkę okrągłą, także pokażę wam hol, jak wrócę do domu. Pierwszy dzień. Dzień dobry. Cześć. No to mieliśmy Zonka. Pozdrawiam. Nie wiem, kim pani była, ale pozdrawiamy, widzieliście. Proszę mnie nagrywać, ale panią oglądam, super. Także pozdrawiamy. Mati tam siedzi, powiększymy go. Ale to ty tak pachniesz. No. Cukierkami. No. Ja myślę, że to ktoś wejpuje, ale super. Super, no to dzisiaj mamy bardzo produktywny dzień. Fryzjer. Teraz idziemy Baziutkowi kupić misiusie i karmusie i może jakieś łóżeczko. Także zejdziemy sobie do świtu na dół i zobaczymy, co w prawie piszczy. Ty już żebrzesz? Dałabym ci bobu, ale nie wiem, czy nie będziesz bąków wsadził. Tylko taki rozwalony jest, bo się rozgotował. Weź bez tego. A to czy nie przeszkadza? To? Przez mikrofon. Ja myślę, że to maskotka. Pokażę wam, co kupiłam w Hebe. Gumki do włosów. Dużo rzeczy po prostu nie brałam, bo wiedziałam, że nie ma... Może nie, że wiedziałam, że nie ma sensu, wziąłem tylko jedną gumkę, ale stwierdziłam, że kupię sobie w Polsce i kalosz. Widzisz, to się czyta kalos, S po węgiersku to jest Ashley, kalosz mleczna proteina, tak to się nazywa? Mleczna maska, ona tak pachnie. Ja używałam tej maski lata temu. Myślę, że będzie fajnie do OMO. Jako pierwsze O, ale mam, słuchajcie, tutaj przesyłki. Także może sobie pootwieram. Nie wiem, czy wszystkie wam pokażę, bo też nie chcę wszystkiego, ale po prostu jak mnie nie ma w Polsce, a niektóre firmy po prostu nie wysyłają mi paczek do UK, tylko wysyłają mi do Polski, po prostu ja sobie je odbieram, kiedy tam mogę. Kiedy jestem. Także spineczki, wsówki. Mati sobie wziął dezodorant i Mati sobie również wziął jakiś olejek do brody. A ja wam pokażę, w co się zapakowałam, jeżeli chodzi o moje kosmetyki. Więc wzięłam sobie mniejszą i większą, mniejsza kosmetyczka. W mniejszej kosmetyczce mam same pędzle. Wszystkie pędzle mi się tu zmieściły. Zobaczcie. Także wszystkie pędzle mam w tej mniejszej Kroko. Właśnie zabrałam ze sobą mini i teraz mi cały czas chodzę Kroko. W dużej, większej kosmetyczce mam pielęgnację, ale będzie osobny film z pielęgnacją na pewno. Dlatego, że będę zmieniać pielęgnację. I miałam konsultację z kosmetologiem, także bardzo się cieszę. No i zobaczymy, jak to będzie z moją cerą. I tutaj mam dużą kosmetyczkę i w środku mam oczywiście
kolorówkę, moją, taką wiecie, moje ulubione rzeczy. Te codzienne, po które najczęściej sięgam. Pierwsza paka, ja już wiem co to jest. I to jest coś bardzo specjalnego. Dlatego, że jest to bardzo młoda polska marka. I to jest marka Lulam.pl. O co to jest napisane? Ewa, dziękuję, że chcesz wspierać moją markę Lulam. Z kodem kosmetycznym koktajl 10% dla wszystkich twoich fanów. O, dzięki. Także super. I słuchajcie, nie mogę się wysłowić, ale otworzę sobie. Aga robi właśnie piżamki, jak na razie. Ale z tego co wiem, to chciałaby też robić inne rzeczy. I zaczyna od piżamek. Jeżeli chodzi o piżamki, to jest to oczywiście wszystko robione w Polsce. Jest przepiękna. I to są też piżamy w rozmiarze plus size. Ja mam akurat czarną, ale wiem, że jest też biała i nie wiem, czy nie ma jeszcze kawowej, takiej kakao, nie wiem. Na pewno jest biała i na pewno jest śmietankowa. Także, jaki to jest porządny materiał. Made in Poland. Także wspieramy, jak dziewczyny szukacie piżamy, wspieramy polskie marki. Ale ja nie wiedziałam, że to ma taki gruby materiał, bardzo mięsisty. Żałuję, że nie wybrałam białej, ale zamówię sobie chyba jeszcze białą i będę miała, bo jest naprawdę świetna. Także wieczorem wam zmierzę i pokażę może jak wygląda, ale pokażę wam też tak tu, cute, śliczna i ma naprawdę duże rozmiary, idzie do XXL, chyba 50 nawet kilka. Także dziewczyny, które mają większy rozmiar i są sexy, fajną, słodką piżamkę, to sobie zerknijcie. O, jak pach. Co to jest wyperfumowane? Mega pachnie, ale słodka! Zobaczcie, tutaj ma, falbankę. Jest na ramionczkach i krótkie spodenki. Tutaj ma wstążkę. No przepiękna, ale materiał jest boski. Ale to tylko w dotyku można to poczuć. Wiecie, jak to jest tak samo z torebkami, że na żywo to inaczej wygląda niż na necie. Tu jest rozcięcie, więc są mega wygodne. Jeżeli chodzi o mój rozmiar, o krówka, jakie słodkie Lulam. Jeżeli chodzi o mój rozmiar, to ja chyba zamówiłam koniec końców chyba M-kę spodnie i L-kę górę. Kurczę, nie wiem, nie pamiętam, ale czytajcie, tam jest tabela rozmiarów. Ale przepięknie, zobaczcie, cute, jaki piękny komplet. I to pokazać mamie. Pokażę wam tutaj dwie pary kolczyków, które mam jako kolczyki ślubne, potencjalne. I pokażę wam też, jaką biżuterię wziąłam ze sobą, po prostu w takim fajnym etui. To jest kosmetyczka, którą kiedyś dostałam w Look Fantastic. Taka była edycja, może kojarzycie. I fajnie, to się właśnie sprawdza w tej podróży, bo wiecie, co jest w środku. Także haul, nie haul, no pół haul, bo tu mam kolczyki, dwie pary. Jestem ciekawa, co sądzicie, chociaż nie wiecie, jak moja sukienka wygląda, ale pokażę. Dobra, pierwsze kolczyki, one mogą mieć swoich fanów i hejterów, bo to są takie dziwne kolczyki, duże, takie a la kryształy, ze sklepu Sai Bazar. Ja je wstałam od mojej siostry, ona mi je sprezentowała, stacjonarnie na Krakowskiej w Tarnowie kupione, ale właśnie ja chciałam, żeby kolczyki były takie statement, czyli po prostu, że kolczyki to jest taki, wiecie, główny element. No i tak te są takie inne. Właśnie one tu mają takie wielkie kryształy. Myślę, że też fajnie mogą wyglądać do noszenia gdzieś ogólnie na elegancko. No są takie inne, wielkie, ale też trochę nowoczesne. Wiecie, o co chodzi? Są takie... Może być wiocha, tańczy i śpiewa, ale może też być wow, ale czadarskie kolczyki. Także nad nimi się zastanawiam, jeszcze zobaczę. Oczywiście będę sobie je mierzyć do próbnej fryzury, no bo może się okazać, że jakieś inne założę, ale te mi się podobały. Kosztowały też chyba 27 zł, więc też nie jakiś majątek. One są wielkie, ale tak naprawdę widzicie, one są proste. Jebutne, jakby to Emi powiedziała, z Ja ci dam Japonia. Także to jest pierwsza para. I pokażę wam teraz drugą parę z tego samego sklepu Sai Bazar. Sai Bazar czy Sai Bazar? Sai Bazar.
tylko te są już dużo mniejsze. Ja też jestem mało kamyczkowa, zależy w sumie, z reguły nie, ale czasem lubię jakiś, blink. Te też są bardzo ładne, ale zdaje mi się, że one są troszkę za małe. Nie wiem, czy one się nie zgubią po prostu, ale są piękne, też kosztują około 30 zł, także spoko sklep właśnie z dodatkami. Te są już takie bardziej ślubne, myślę, że będą, jeszcze nie wiem, czy będę miała spięte włosy, czy rozpuszczone, ale myślę, że te by fajnie wyglądały właśnie do spiętych włosów. Także taka druga para piszcie, które wam się bardziej może ze mną kojarzą, które wam się bardziej podobają. No a z takiej biżuterii, to wziąłam głównie sztuczną biżuterię. Mam oczywiście mój zegarek, który dostaję często dużo pytań, to jest zegarek sekundy. On wygląda jak Rolex, ten klasyczny ich, bardzo mi się podoba, ale Rolex kosztuje, widziałam ostatnio 67 tysięcy złotych. No thank you, może kiedyś, ale on jest naprawdę fajny, kupiłam go w Argosie i to jest wersja męska, bo są dwa rodzaje, ten większy jest jeszcze mniejszy z diamencikami, to jest damski. Ja po prostu jak szukałam zegarka, to pisałam po prostu two-toned yellow and silver bracelet watch i mi się wyświetliło po prostu w wyszukiwarce w propozycjach właśnie tego Argosa i ja go już mam, już będę miała co najmniej z pół roku, jak nie rok, bo powiem, że mam problemy z czasem, jeżeli chodzi o to, u mnie są rzeczy, co się działy przed pandemią i podczas pandemii i nie wiem dokładnie, kiedy co było. By the way, za 4 miesiące mamy nowy rok. Jeszcze wam pokażę właśnie te kolczyki, które miałam wcześniej i to są blachy z Zarki i one są spoko, ale już po dłuższym czasie bolą uszy, ale są w sumie cienkie i leciutkie, robią efekt. Także taka sytuacja, a reszta to są moje takie klasyki, ale właśnie najczęściej pytacie o zegarek i też o te kolucha. Także słuchajcie, się będę z wami żegnać. Nie chcę nagrywać długich vlogów, wolę, żeby były właśnie częściej to vlogi krótsze. Także czeka nas dużo vlogów, wakacje mas. Vlogmas. Zobaczymy, jak to będzie. Także żegnam się z wami, dziękuję bardzo, bardzo, bardzo serdecznie za oglądanie i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Buziaczki, pa!